Puls Biznesu do słuchania. Jeśli chcesz rozbawić Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. W kontekście strategii pisanych w 2019 roku, czy na początku 2020, czyli tuż przed rozpoczęciem koronakryzysu, to stare porzekadło brzmi i śmiesznie, i strasznie. Niewiele z tamtych planów dało się zrealizować, czas zweryfikował tamte założenia. Być może właśnie przez wzgląd na niepewność, na pandemiczne doświadczenia, na zarządzanie właśnie niepewnością, moi rozmówcy dosyć byli wstrzemięźliwi w kreśleniu swoich wizji, jak świat bankowy, finansowy będzie wyglądać po COVID-zie. Zresztą koronawirus to tylko jeden z problemów bankowców i wcale nie największy. Bardziej niż zarazy boją się oni majowej uchwały Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych, o ile wtedy w ogóle zostanie podjęta, bo przecież Izba Cywilna jest podzielona jak polskie społeczeństwo i nie wiadomo, czy się zbierze. A nawet jeśli się zbierze, to nie wiadomo, czy podejmie jakąkolwiek decyzję. Człowiek miałby czasem ochotę rzucić to wszystko i pojechać na Zanzibar. Mija rok, od kiedy prezydent Magufuli ogłosił, że Tanzania pokonała koronawirusa. Za tydzień podcast Małgorzaty Grzegorczyk będzie poświęcony turystyce na Zanzibar, wyspę, na której wielu polskich celebrytów przetrwało pandemię. Zapraszam. A ja dziękuję za poświęcony czas. To był Puls Biznesu do słuchania. Eugeniusz Twaruk kłania się nisko i pozdrawia. Puls Biznesu do słuchania.